Cześć wszystkim! Tutaj ja, Playing Scorpion, no i tym razem w Super Mario World spróbuję przejść Roy's Castle, tak, to spróbuję zrobić właśnie. Mam pelerynę, bo byłem przed chwilą w Top Secret Area, właśnie, może zrobię Create, żebym miał tą pelerynę. No nie może tej pelerynę tracę i muszę nowość do Top Secret Area. No nie, zdradzałbym tego, że to jest cheatowanie, po prostu skracam sobie drogi. I tak bym wszystko robił, tylko by to dłużej o wiele zajmowało. Teraz nie muszę być tak bardzo skupiony, jak, no, bez tej peleryny. Ale i tak to muszę być dość skupiony, żeby tej peleryny nie stracić. Mam oprócz tej peleryny tylko jeszcze jedną pelerynę, ale... No, jak... To nie jest tak, że od razu ją będę miał, tylko muszę ją wziąć, więc jeśli stracę, to przez chwilę nie mogę już tak lewitować fajnie, o tak. O tak to jakby mam takie jakby zabezpieczenie, że jakby... Jak się spadnę, to jakoś jeszcze jest szansa, że nic mi się nie stanie, że jeszcze mogę wrócić na te... No, te na te snake bloki, bo to są snake bloki. No i straciłem już pelerynę. Teraz może będę uważać na ten kolec, co zawsze na mnie spadał i mnie zabijał. Chyba dwa razy mnie zabijał ten kolec. Już widzę ten kolec, więc muszę, więc... Dobra. Tym razem na mnie nie spadł, widzę kolejny kolec, który spada. No, myślałem, że wejdę tutaj bez stracenia mocy. No ale nie, no to... Muszę liczyć na to, że nie stracę mocy. Muszę wejść na te ognie tych statuł Bowsera. No dobra, ja... Dobra, nie, ja tego pyswicza nie będę używał. No, jakoś mnie to dotknęło. Dobra, to daję... To wracamy tutaj. Na początku, kiedy chciałam zacząć nagrywać, to się czułem trochę niepewnie, ale jeszcze nie nagrywałam wtedy, tylko tak się zapomniałam, że ja nagrywam po polsku. Bo ja przed chwilą nagrywałem po angielsku kapitana Toada, to tak się dziwnie czułem, ale to jeszcze było przed nagrywaniem, kiedy tak się jakby trochę szykowałem do tego, żeby tak mam wrażenie, że takie miałam wtedy wrażenie, że po prostu że niedługo... No to już widzicie, co się stało. Że niedługo po prostu zacznę nagrywanie, no i ten. I że będę mówił po angielsku, no i znowu jakoś zapomniałam. Chociaż może spróbuję przelecieć to zresztą. Dobra, spróbuję to przelecieć. Oczywiście to się nie uda. No i nie udało się przez te lava bubble. To była taka próba. Ale tu dobrze można ćwiczyć latanie. Ja muszę ćwiczyć latanie, bo ja nie umiem tak nieskończoność latać, a to jest możliwe. Że po prostu przelecisz przez cały poziom, to jest możliwe. Ja tak nie umiem robić, więc nie mogę biec, żeby nie uruchomiło mi się latanie. Dobra. Więc to jest trochę wada pelerdyny, że nagle jak sobie biegnę i nagle ska... No, przecież było tak dobrze, nagle jakoś źle. Może dlatego, że mówię. Że po prostu, że nie mogę, jeśli biegnę i skaczę, to tak możliwe, że będę leciał i to mi będzie utrudniało. Dobra. Lepiej być na końcu tych bloków, ale od tego, od przodu, a nie od tyłu, bo od tyłu to lepiej nie być. Chociaż od przodu też nie może tak za bardzo być, ponieważ nagle może się zrobić jakiś jeden ruch inny niż zwykle i zginiesz. Po prostu. Gdybym tu był nie są Rebusy Deluxe, to by było trochę lepiej, bo tam Super Acorn dodaje ci dodatkowy skok. Już widzicie, zleciłem pelerynę. Hej, zaraz! Lava Bubble przeleciała przez Snake Bloki. Dobra. Już pierwsza część, najtrudniejsza część zrobiona, teraz jest ta mniej trudna we mnie. Według mnie to jest mniej trudna. Okej, uwaga, bo ten kolec. Ha! O nie! Nie mam mocy żadnej już. Dobra, to teraz tutaj muszę iść. Okej. Dobra, ja tu dłużę pyswieć. Dobra, ja się boję trochę. No i znowu pojawia się ta lewa bubble. No, znowu dotknąłem tego oknia. Muszę mieć po prostu pelerynę na tym poziomie, na tym etapie. Nie wiem, co ja wyprawiam, tak mam miało być. Gdy się uda to przejść, musi mi się udać, to jest okropne, jeśli mi się nie uda. Jeżeli tego nie uda mi się przejść, to nie będę miał odcinka z Newsom Mario Bros. Deluxe. No, to i to nie jest... Będę musiał nagrać jutro odcinek z Newsom Mario Bros. Deluxe. Ale wolę mieć jednak 3 odcinki zrobione w jeden dzień.
I nie może mi to zająć zbyt długo też, bo wtedy nie będzie nic o Mario Odyssey Deluxe raczej. Mimo, że mam takie plany, że trochę krótszy będzie niż Mario Odyssey Deluxe, ale co jeszcze później zobaczycie dlaczego. No nie, no i zawsze tutaj co latę tą pelerynę. Och, dobra, już widzę, że to jest, że to już prawie koniec tych snajbloków. Muszę uważać, żeby tym razem nie spaść. No nie, ten głupi kolec, ja nie mogę, no. No i znowu nie mam tutaj żadnej mocy. I zapominam o tym, że tutaj snajbloki są potrzebne, żeby tutaj doskoczyć. Znaczy lepiej jest ze snajblokami. Ja nie wolę, nie chciałbym tego tak próbować bez snajbloków, dobra. No. Słabo trochę. Może wreszcie mi pójdzie trochę lepiej, bo chciałbym, żeby lepiej mi poszło. O! No nie, zapomniałam znowu o tym lataniu, o czym mówiłem. Dobra, to sobie idę na te snake bloki. Przynajmniej nie mam tak, że jak w serii adwentowej, że ciągle kiedy ginąłem, musiałam jeszcze raz mówić coś wszystkim tutaj, ja Blink Scorpion. Od tego właśnie też przede wszystkim mogłem oszaleć. Dobra. Pana, muszę pamiętać o tej lava bubble, która tutaj się... A nie, to jeszcze później była ta lava bubble. Znaczy to nie jest lava bubble, bo lava bubble są takie. Są takie, że wyskakują z lawy, a ta to tak są takie latające. Nie pamiętam, jak one się nazywały. Chociaż może zresztą to też są lava bubble. No, znowu ta... No nie, dlaczego... No jak mogę... To nie było sposobu, żeby tego uniknąć. Jakaś gra mnie oszukała, się czuję po prostu tak. No i to już widzę, że się nie uda raczej. A. Ja nie chcę próbować nadal. Dobra, dobra, to się zdecydowanie uda ten skok. Bez tych snake bloków. No, pięknie, udało mi się. No i znowu ten ogień mnie zabił. Denerwuje mnie w zamkach też to, że nie ma żadnych checkpointów. Chociaż tutaj i tak bym, w sumie gdybym miał checkpoint, to bym stracił pelerynę. No ale w zamkach nic nie ma checkpoint. Nie, na Iggy's Castle miał checkpoint. Morton chyba nie miał. Morton nie miał. Ale Lem i Ludwik na pewno nie miały checkpointu. Morton nie pamiętam, czy miał. Roy na pewno nie ma. O, a najgorsze jest to, że muszę jeszcze walczyć z tym Royem, jak dojdę. Chociaż Roy chyba nie był taki zły nawet. Ja zresztą wam później pokażę, jeżeli mi się uda to przejść, jak wygląda Roy. Dobra. Muszę być teraz skupiony cały czas. Hop, 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 hop! No i znowu się nie udało. Nie, dobra, ja już cofam, ja już gram tutaj z pelerzyną. Nie będę próbował tego bez pelerzyny zrobić. Dobra, muszę... Już trochę zapamiętałam, jak to idzie, ten snake bloki. Co? Przed chwilą nie było dźwięku skoku. Zaskoczyłem. No dobra, tutaj się nie uda, jak widzę tutaj. A przynajmniej mam pelerynę w zapas... Dobra, mam sobie pelerynę, dobra. To już lepiej. Dobra. Muszę uważać. Ha! Yes! Dobrze, dobrze, dobrze. A! A! Dobrze! Mam pelerynę! Dobra, nie mogę tej pelerynę stracić w jakiś głupi sposób. Delikatnie. Okej. Chociaż może. Jak ja to dobrze. No nie!
Chyba mam już tego dość. Nie, dobra, nie chcę tego przechodzić zresztą. Ja chyba na razie może sobie odpuszczę, powinienem odpuścić od Super Mario World, na razie nie chcę się tego przechodzić. Zresztą jeden poziom, tak. Powinienem zająć się tutaj sekretem, dobra, no to to w tyle chyba w odcinku Super Mario World. No, może się być nieudany, dobra, ale i tak, mnie to nie obchodzi, musi być tak. Chyba albo w ogóle. Chociaż coś, próbowałem chociaż. Było trudno i tak było trudno. No było trudno, nie chcę już próbować. Ja myślę, że w tym odcinku to na tyle, no i nara, tak. Nara. Właśnie, zostawcie lajka i suba! Zostawcie lajka. Nara.